Jesteśmy już w Onet Rano Wiem i wracamy, tak jak Państwu obiecałem, do tematu Afganistanu. Dwójka gości jest z nami. Pani profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska ze Szkoły Głównej Handlowej. Pani profesor się zajmuje od dawna Afganistanem, ale jest z nami również pani Jagoda Grondecka. To jest polska dziennikarka, która jest w Kabulu. Ci z Państwa, którzy śledzą wydarzenia afgańskie na Twitterze, znają panią Jagodę, ponieważ od dłuższego czasu opisuje na bieżąco to, co się dzieje. I chciałbym zacząć od Kabulu. Pani Jagodo, dzień dobry, czy my się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, ja Państwa widzę. Tak, tak, słyszymy się. Dzień dobry, Pani Jagodo. Proszę przede wszystkim powiedzieć, czy Pani jest bezpieczna? Czy Pani w jakimś bezpiecznym miejscu nie boi? Chodzi mi o to, żebyśmy nie musieli się bać o Pani zdrowie w tej chwili. Nie, jestem bezpieczna w domu. Nie wydaje się, żeby w tej chwili coś mi bezpośrednio zagrażało, więc proszę się nie martwić. Natomiast na pewno my wszyscy tutaj zagraniczni dziennikarze do pewnego stopnia obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. Wprawdzie talibowie zapewnili, że będziemy mogli zostać w kraju, nawet będziemy mogli dalej pracować i że nic nam z ich strony nie grozi. Jednak talibowie zapewniali o wielu różnych rzeczach, które potem bardzo mocno rozmijały się z rzeczywistością, więc trudno jest do końca dawać wiarę tym zapewnieniom. Proszę nam opowiedzieć, co się w tej chwili dzieje dzisiaj w Kabulu? Jaka jest sytuacja w mieście? Czy talibowie kontrolują już całe miasto? Czy widzi pani jakiekolwiek oddziały policji albo wojska afgańskiego jeszcze w mieście? Talibowie w tej chwili, talibowie wczoraj wkroczyli już do Kabulu, przyjęli miasto. Dzisiaj w mieście w nocy pojawiły się talibskie checkpointy, które zastąpiły dawne checkpointy policji i wojska afgańskiego rządu. Wczoraj dochodziło w Kabulu do wstępnego chaosu, plądrowania sklepów, kradzieży samochodów. Na to właśnie talibowie ogłosili, że w takiej sytuacji, kiedy w mieście panuje takie bezprawie, prezydent uciekł, my musimy tutaj wprowadzić naszych bojowników, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, żeby przywrócić porządek. Powiedzieli mieszkańcom, że mają się nie bać, że nałożyli godzinę policyjną. W tej chwili, dzisiaj od rana miasto wygląda dość spokojnie, na ulicach jest niewiele ludzi, niewiele samochodów. No, talibowie oczywiście starają się przywrócić wszystko do funkcjonowania jak najszybciej. Namawiają ludzi, żeby wracali do pracy, żeby otworzyli sklepy. Twierdzą nawet, że pracownicy administracji rządowej mogą normalnie wrócić do swojej pracy i że nic im nie grozi. Jednak Afgańczycy nie dają wiary tym zapewnieniom talibów. Zapanowanych już przez nich wcześniej terytoriów jakby spływają cały czas doniesienia mieszkańców, że właśnie ich deklaracje bardzo rozmijają się z rzeczywistością, że to, co mówią talibskie elity, a to, co robią talibscy bojownicy średniego i niższego szczebla, to są dwie zupełnie różne historie, więc ludzie w tej chwili bardzo obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wciąż tysiące osób desperacko próbują opuścić kraj. Na lotnisku w Kabulu dzieją się zatrważające sceny. Ameryka dzisiaj rano zdecydowała o wysłaniu dodatkowego 1000 żołnierzy, żeby zabezpieczyć lotnisko, żeby zabezpieczyć ewakuację. Więc w tej chwili to daje już 6 albo 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mają właśnie zabezpieczać sytuację na lotnisku w Kabulu. Słychać tam strzały, ludzie wdzierają się na pas startowy, próbują wdzierać się do samolotów. Amerykańscy Marines starają się powstrzymać ich właśnie przed wdzieraniem się na lotnisko, tak żeby wojskowe loty mogły wystartować, bo wszystkie komercyjne połączenia są w tej chwili zawieszone, więc tam dochodzi do bardzo, bardzo dramatycznych scen. Pani profesor, chciałem panią zapytać, spróbujmy opisać, dlaczego stało się to, co się stało. Czy pani zdaniem dzisiaj możemy już powiedzieć, że cała ta operacja budowy demokracji w Afganistanie, która zaczęła się prawie dokładnie 20 lat temu, dosłownie za chwilę będziemy mieli 20. rocznicę rozpoczęcia tej amerykańskiej operacji w Afganistanie. Czy ona kiedykolwiek miała jakieś szanse powodzenia, czy też od początku była skazana na niepowodzenie? Znaczy, tutaj bym powiedziała w ten sposób, że popełniono całą masę błędów, które jakby doprowadziły do tego, co mamy. I tutaj największa jakby odpowiedzialność za to wszystko spada niestety na Amerykanów, no bo oni tutaj odgrywali pierwsze skrzypce, grali w tej całej sprawie. Natomiast błędów była cała masa. Pierwszy podstawowy błąd to to, że w momencie, kiedy oni podejmowali tę operację w październiku 2001 roku, nie sprecyzowano jasno celów długofalowych. Znaczy, podstawowy cel było złapać Bin Ladena, ukarać go, ukarać talibów, którzy mu udzielili schronienia i nie chcieli wydać. Natomiast jakby nie było tego planu, co dnia następnego zrobił. I to był pierwszy błąd. Potem było jakby tworzenie pewnych pomysłów w biegu. To był pierwszy błąd. Drugi błąd, który zrobiono właśnie wtedy, to było to, że Amerykanie, czy w ogóle społeczność międzynarodowa uwierzyła, że wprowadzenie systemu demokratycznego w Afganistanie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. I nie negując, że demokracja jest świetnym ustrojem, w Afganistanie ona nie miała prawa się sprawdzić, ponieważ te tradycje demokratyczne afgańskie były dosyć wątpliwe, bo ich doświadczenie demokratyczne to jest druga połowa lat 70. i też wątpliwa ta demokracja była. Po prostu wtedy powinni, przynajmniej przejściowo powinno się zgodzić na powrót osoby Zahirszaha, ostatniego emira czy króla Afganistanu, który jeszcze wtedy żył, to był już mocno starszy pan, ale w dobrej kondycji i powinien on tak naprawdę wrócić, czy jako prezydent kraju, czy jako król. Byłby powiedzmy takim trochę symbolem stabilizacji, pewnego powrotu do dobrych czasów w Afganistanie. Jego rządy z perspektywy są wspominane jako okres stabilizacji, bo rzeczywiście Afganistan w latach 70. do przewrotu był nie do 79, czyli do radzieckiej interwencji, tylko do 76 roku był krajem spokojnym, rozwijającym się oczywiście zacofanym, ale czyniącym pewne postępy. Trzecią rzecz, którą jakby na starcie Amerykanie zrobili, no, źle. To było niedokończenie w 2003 roku operacji w Afganistanie. To znaczy oni wtedy się zaangażowali w operację w Iraku, tak zwaną tą drugą wojnę w Zatoce Perskiej i nie skończyli pewnych procesów właśnie militarnych w samym Afganistanie. I efekt był taki, że po prostu wyekspediowano część wojsk z Afganistanu do Iraku, ewentualnie kolejne kontyngenty kierowano do Iraku, nie do Afganistanu. I to dało jakby taką możliwość, jakby nie dokończyli operacji likwidacji sił talibów. I od tego momentu notuje się, jeżeli się spojrzy na różnego rodzaju statystyki, wzrost różnego rodzaju incydentów, gdzie atakowane są siły międzynarodowe, gdzie dochodzi do zamachów takich o charakterze terrorystycznym i to bardzo wyraźnie rośnie. Z roku na rok ta statystyka niestety bardzo przykra rośnie. Do tego można dołożyć całą masę błędów poczynionych, jeżeli chodzi o te programy pomocowe. One też były nie do końca najlepiej realizowane. Słabo uwzględniano jakby tradycje afgańskie, potrzeby społeczeństwa czy mentalność społeczeństwa. Do tego to, o czym się bardzo dużo mówi, czyli korupcja. Pojawiają się też kwestie, dlaczego, bo też wiele osób zwraca uwagę na to, że właściwie armia afgańska i policja afgańska właściwie stawiła relatywnie słaby opór. Też się zwraca uwagę na to, że popełniono pewne błędy, jeżeli chodzi o szkolenie wojska właśnie afgańskiego. Znowu też nie uwzględniono kwestii takiej lojalnościowej w armii afgańskiej. Zresztą Afganistan tak naprawdę nigdy nie miał dobrej armii, jako takiej armii narodowej. Pani Jagodo, proszę, przepraszam, Pani Joanno, przepraszam, do Pani Joanny jeszcze jedno pytanie. Czy Pani Jagoda wspomniała o tym, że talibowie nawet pozwalają dziennikarzom, twierdzą w tej chwili, że pozwolą dziennikarzom pracować. Czy Pani zdaniem jest szansa, że ci talibowie z 2021 roku będą innymi talibami niż ci talibowie z lat 90., którzy zajmowali Afganistan i że ze względu na to, że być może chcą jakiegoś uznania międzynarodowego i wejścia w tą międzynarodowe struktury dyplomatyczne, będą chcieli jednak zachować się lepiej niż wtedy się zachowali? To jest trudne pytanie, to jest trochę takie wróżenie z fusów. Znaczy, na pewno to, co powiedziała pani Jagoda, jest pewien rozdźwięk już między tym, co mówią władze talibów, a tym, co się dzieje tam na tym samym dole. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jednak ci talibowie obecni są jednak trochę inni niż ci z 2001 roku czy z lat 90. Wtedy rzeczywiście jak przynajmniej spora część bojowników talibskich była rzeczywiście ludźmi motywowanymi religijnie. Bo to byli najczęściej bardzo młodzi chłopcy, którzy byli wychowani w medresach w Pakistanie i rzeczywiście ta kwestia religijności, wprowadzenia tego porządku islamskiego była dla nich jakimś takim wyznacznikiem. Teraz ci talibowie to są raczej po prostu jedna z wielu grup, która walczy o władzę. Natomiast to pytanie, na ile te doświadczenia właśnie z lat 90., kiedy tak faktycznie prawie nikt nie uznawał państwa talibów, znaczy Afganistanu rządzonego przez talibów, uznawano właściwie rząd emigracyjny. Pytanie na ile tutaj te doświadczenia właśnie brak uznania będzie jakąś taką nauczką. Poza tym tutaj myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę kwestie gospodarcze. Afganistan jest w bardzo złej sytuacji finansowej, ponieważ właściwie bazuje na dwóch źródłach dochodów. To znaczy to są zyski z opium, z uprawy, ze sprzedaży opium, no, ale to jest ta działalność nielegalna. A drugim istotnym źródłem jest pomoc międzynarodowa. Więc pytanie, na ile talibowie, czy te władze, przynajmniej centralne, będą skłonne do tego, żeby za cenę tej pomocy zewnętrznej jednak iść na pewne ustępstwa, czy powiedzmy zachowywać przynajmniej pewne pozory. No ale znowu, to co pani Jagoda powiedziała, oni już tyle porozumień złamali czy nagięli, że to jasne, tak naprawdę będzie wiemy. Wychodziło no tak, dopiero w czasie. Pani Jagodo, proszę powiedzieć, czy pani ma kontakt z innymi Polakami, Polkami, którzy mieszkają w Kabulu? Jaka jest w tej chwili społeczność duża polska w tym mieście? MSZ podaje, że w Kabulu przebywa obecnie 5 Polaków. Ja wiem o jednym Polaku, który pracuje dla ONZ-owskiej misji tutaj. Wiem też o 2 paniach, które pracują dla międzynarodowych NGO-sów. Wiem, że nasza ambasada w Delhi, która odpowiada za Afganistan, jest cały czas z nami wszystkimi w kontakcie. Mamy z oczywistych względów, nie będę ich tutaj zdradzać, natomiast są różne plany ewakuacji. Natomiast no, sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili, Państwo widzą, w tej chwili z lotniska Ashrafa Ghaniego w Kabulu nie da się odlecieć. Ciężko stwierdzić, kiedy będą przywrócone jakiekolwiek inne połączenia niż te militarne. Zdaje się, że operacja ewakuacji amerykańskich obywateli już się zakończyła, ale też spływa bardzo wiele do nas tutaj sprzecznych informacji. Panuje ogólnie duża dezinformacja na temat tego, co się dzieje w mieście, co niestety bardzo podsyca ten nastrój niepokoju, niepewności, chaosu. A czy, czy pani chce się ewakuować, czy na razie chce pani pozostać w Kabulu? Myślę, że jak każdy tutaj inny dziennikarz chciałabym móc dalej relacjonować to, co dzieje się w rządzonym przez talibów w Afganistanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zagraniczni dziennikarze mogli być w kraju i żeby mogli przekazywać światu, jak naprawdę wygląda sytuacja, bo bardzo obawiam się takiego biegu wydarzeń, że my właśnie będziemy zmuszeni do wyjazdu, afgańscy dziennikarze nie będą mogli pracować, bo już w wielu zajętych przez talibów prowincjach talibowie zamykali lokalne stacje radiowe, lokalne gazety, zaczęli nadawanie swojego słynnego w latach 90. radia Szariat, które w tamtych czasach było jedynym środkiem masowego przekazu, które po prostu sączyło przez całą dobę talibską propagandę, czy było wszystko, czego można było się dowiedzieć. Oczywiście teraz czasy są inne, to już nie są lata 90. Teraz ludzie mają telefony z internetem, mamy social media, więc Afgańczycy do pewnego stopnia będą w stanie sami nam relacjonować, co się dzieje w ich kraju. Jednak też na pewno część z nich może się po prostu tego obawiać, mogą ich spotykać jakieś reperkusje. Więc tak, myślę, że wszyscy chcielibyśmy zostać, wszyscy myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby zostać. Natomiast mimo tych oficjalnych deklaracji zupełnie nie wiemy tak naprawdę, jakie będą nasze losy. Zwróciłam się do talibskiego negocjatora, pana Sukhaila Shaheena, z którym pozostawałam wcześniej w kontakcie, właśnie z zapytaniem, co stanie się z zagranicznymi dziennikarzami, czy my będziemy mogli zostać w kraju, czy będziemy mogli pracować. Natomiast póki co bez odpowiedzi. Pani profesor wspomniała o tej pomocy międzynarodowej, od której będzie Afganistan teraz w dużym stopniu zależał, tak jak do tej pory zależał. Czy pani myśli, że to jest coś, czym można, czy to jest taka karta przetargowa, którą można grać z talibami i wciągać ich w te rozmowy i próbować ich nakłonić do złagodzenia linii w zamian za to, żeby świat utrzymywał jednak tą pomoc i na przykład NGO-sy się nie wycofywały z Afganistanu? Znaczy to można próbować, natomiast jest pytanie, na ile na przykład kraje typu Arabia Saudyjska będą zainteresowane wspieraniem talibów. Znaczy po prostu pytaniem, czy pomoc zagraniczna, ta oficjalna międzynarodowa, czy to będzie ich jedyne źródło, czy będą mogli liczyć właśnie na Arabię Saudyjską, czy na przykład na Chiny. Czy będzie to na zasadzie, że jeżeli społeczność międzynarodowa powie, że zabieramy wam, czy oni będą, że powiem, postawieni pod ścianą i nie będzie innych źródeł, czy będą mieli inne, że powiem, źródła. Poza tym też, jeżeli spróbujemy odwołać się do tych doświadczeń z lat 90, to oczywiście to były zupełnie inne warunki. Chociażby to kwestia właśnie tu, o czym pani Jagoda wspomniała, internetu, dostępu do innych niż oficjalne środki przekazu. To jest problem tego rodzaju, że wtedy na przykład było tak, że teoretycznie NGOsy mogły działać, tylko że były objęte różnego rodzaju restrykcjami i na przykład były tego rodzaju problemy, że było to na przykład miejsce, gdzie Afganki mogły pracować, kobiety, tylko że talibowie raz na to pozwalali, raz tego zakazywali. Więc tutaj jest bardzo duża niepewność, jaką oni tak naprawdę przyjmą politykę. Poza tym też no właśnie pytanie, na jakie wsparcie typu Arabia Saudyjska właśnie, typu Chiny, typu Pakistan, czy będą mogli liczyć, w jakiej wielkości i też na jakich warunkach. No bo Pakistan kiedyś uznawany za jednych z takiego ojca chrzestnego talibów, też no sam ma taką, a nie inną sytuację ekonomiczną. To nie jest kraj zamożny. Tak. Więc pytanie, czy będzie skłonny wspierać talibów finansowo. To jest, myślę, że to jest bardzo chyba więcej niewiadomych niż rzeczy, o których możemy powiedzieć na pewno. Też nie wiadomo, jaka będzie polityka, czy będą, powiedzmy, będzie jednolita polityka talibów, bo może być sytuacja taka, że Kabul będzie traktowany na specjalnych zasadach, bo to jednak pewna wystawa, prawda, bo więcej obcokrajowców, a zupełnie inaczej może być traktowana prowincja, więc też to jest, mówię, to jest więcej niewiadomych znaków zapytania niż tego, co my wiemy tak naprawdę. Myślę, że tak dokładnie będzie, jak pani mówi. Myślę, że najlepsze, na co w tej chwili możemy liczyć, to to, że Kabul będzie traktowany troszkę inaczej niż reszta kraju. Dziękuję paniom bardzo za rozmowę dzisiaj z nami. Pani profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska ze Szkoły Głównej Handlowej, dziękuję, pani Jagoda Grondecka, dziennikarka, która jest w Kabulu. Dziękuję bardzo, pani Jagodo. Proszę dbać o siebie i proszę być bezpieczną po prostu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To jest koniec Onet Rano Wiem. Zapraszam państwa oczywiście jutro 7:55 na Onet Rano. Do zobaczenia.